Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Traumaturgu. I ostatnio, jak pamiętacie, mieliśmy tutaj dość sporą akcję w porcie. Zaatakował nas golem. No, udało nam się uciec. Swietłana podobno nie żyje. Był też Rasputin u nas tutaj i dowiedział się, że nas ten golem ściga. Zobaczymy, jak to wpłynie tutaj na naszą rozgrywkę. No, nie wiem, czy w sumie dobrze, że powiedzieliśmy mu o tym. No ale to okaże się później zapewne. A teraz, jak widzicie, Wiktor już zmienił ubranie na coś nowego. W końcu po to, co mamy, żeby sobie zmieniać. I już jesteśmy tutaj w sypialni, żebym mogła tutaj się przespać, bo mamy taką misję, żeby iść spać. Także, o, coś tam u siostry jakby jeszcze było. Co ty tu zostawiłaś? No wiem, ale ja tu chcę coś przeczytać. Jest gdzie indziej. O, do pamiętnika. Wiktor wrócił. Z jednej strony chcę płakać ze szczęścia, z drugiej mój brat bardzo się zmienił. Trudno zobaczyć mi w nim chłopca, którym kiedyś był. Pamiętam nasze 12 urodziny. Ostatni, kiedy byliśmy wszyscy razem. Ja, Wiktor, tata i mama. Zabrali nas na karuzelę, a później do cukierni pani Jagody. Kopaliśmy się z Wiktorem pod stołem i podkradaliśmy sobie stale najsmakowitsze kąski. Wciąż pamiętam jego śmiech, jak on potrafił pójść się śmiać całym sobą, aż policzki trząsły. Rodzice jedli na pół pączka ze śliwką i wyglądali prawie na szczęśliwych. Pomyślałam wtedy, że wszystko się ułoży, że będziemy prawdziwą rodziną bez krzyków, sekretów i tej okropnej presji sztywnych oczekiwań. Niestety myliłam się. Najpierw odeszła mama, później Wiktor, a teraz ojciec. Wszyscy odchodzą. Ciekawe, ile czasu minie, zanim mój brat znowu mnie opuści. Okej. Dzie. Ja tylko twoje pamiętniki przeczytałam. A, ciekawe. No, wiemy tutaj, że Ligia chciałaby, żeby było wszystko w porządku, ale no, różnie życie nam się tutaj układa. Dobra, to idziemy spać. Aż się boję trochę tego, no ale nie mamy nic innego do wyboru. To z drugiej strony, no dobra. Nie wiedziałam, po której stronie lubię spać. Aha. Odkryj źródło klątwy golema. O, to ciekawe. To nie da się przebrać i jest tak dość czerwono. Tam chyba nie możemy iść. Mogę w ogóle przechodzić tutaj? Nie ma tutaj odkryć. O, tu coś jest, dobra. Well, well. Coś tam znalazł Wiktor. Jakąś świecę zapalił? Aha. Is this a dream? No raczej. Coś tam. Tutaj świeczkę. Nie. Rośnięte jakieś blusze. Co tu się w ogóle dzieje? O, inaczej wygląda niż nasz dom. Może odkryjemy, dlaczego nas ten golem ścigał. Okej, zapalamy kolejne części pomieszczenia, no dobra. Wyrazy. I need to get out of here. Przypomina mi się gra Layers of Fear gdzieś tak. To jest to, co tutaj mamy. Bardziej horror to był. Okej, Wiktor. Co z tego wszystkiego wyniknie? Tutaj do gabinetu ojca. W ogóle się nie zgadzało z tym, co mamy normalnie. Fool. No dobra, ojciec coś nam chce powiedzieć formalnie, ironicznie. A może normalnie się przywitajmy. Father. Blind fool. Co chcesz mi powiedzieć? Well, what don't I see? Maybe you could give me an answer this time. What don't you know? Konieczkina? Właśnie, tu widzimy się o tym konieczkinie. Ale czy tak we śnie można powiedzieć prawdę? No nie wiem, czy to możemy w to wierzyć. Why did you let a rat like Konieczkin into our home?
Now he's dogging Ligia and me. Were you working for him? Did you start informing on your customers for him? A fool's theory. No to się dowiedziałam. Why is the golem pursuing our blood? You've not just put me in danger, but Ligia as well. Who did you hurt so much that the golem was aiming to? Hold on. It succeeded, didn't it? That's what killed you. That's what made the building fall on you. Who inflicted this punishment on you? What for? And how the hell do I lift it? Everything I've done. Was with your children and mine, I've heard it all before. For our good, I know. Thanks a lot. I definitely didn't ask for a blood curse. Are you finally going to say something? You've wasted your time. I left you all the answers. You just have to find them. Where am I supposed to look for them? In the Black Grimoire, which I nearly got from you? In that case, where is it? Who was it? Your friends? Your coterie that you hid even from your lover? Who are they? What were you planning? You possess everything I had. I've left you everything you need. Może powinniśmy jeszcze raz ten gabinek wypadać. Come back here! I'm not finished with you yet! Wszystko to nam potrzeba, czyli co, grimoire? Chyba się Wiktor nie wysłał. Okej. Może niewiele dowiedzieliśmy sobie. Może to się pojawiło w gabinecie, ale... O, hej. Dobra, coś tam Grażynka mówi. Dojdziemy do siostry. Siostry pewnie nie ma. Gdzieś poszła. Grażynka, nie wiesz, gdzie jest siostra? Coś mi pokazuje. Okej, na dół. No dobra. Przyjmujesz zadanie? Panie na niebie? O, może ten. Ten funkcjonariusz policji. Teodozja Majewska z Bathhouse. Wiktoriusz speaking. Krótki? This is Pielewin. I was waiting for your call, Commissioner. Go on. They released Kajetan in the morning. I thought you'd want to know. I cleared him of all the charges, but he doesn't really care. How did the fisherman's, I mean Clara's case end? That's covered with investigative secrecy. I see. And what about... Hello? Hello? No tośmy się dowiedzieli. Policjanci nie mogą chyba takiej informacji tutaj nam udzielać. No ale... Klarum to chyba wiemy, co się stało. No nic. Pogrzeb najwyżej był. I tyle. Dobra, Ligia, co ty tam możesz mi? Na śniadanie przyszłam chyba. Jak rodzinnie będzie. Look who's up. Sleeping Beauty. Have some coffee. In the morning, Grażynka brews it strong. All the revelations yesterday overwhelmed me a little. I'm sorry. O, spoko. I'm sorry for my outburst. No, jakoś nic się nie stało. Zaznasz to spojrzenie. No ale przecież co ja zrobiłam wczoraj takiego, że musisz przepraszać. I see a familiar look on your face. It's the one father often gave me when he expected me to behave a particular way. Did it work? Nie. Nie wiem, przeprosiła, nie wiem za to w ogóle. Forgive me for yesterday. Warsaw was getting to me. Yes, I know the feeling. And I don't want to quarrel with you either. We'd be better off focusing on the obstacles ahead of us. I thought that, given our situation, your suggestion to talk to Konieczkin wasn't so bad after all. I suspect he'll offer us a deal with the devil. For now, I'm just thinking out loud. I thought about what you were saying yesterday. Those strange phenomena related to the golem. Once, when I was taking a carriage to the store, the horse
took fright. First it reared, then it started kicking, and after a moment it froze and dropped dead on the cobblestones. But it was already old. Could that have been the golem? No właśnie, ja bym nie powiedziała, bo golem był dość prawdziwy, to powinna go widzieć, jeśli coś by się tam stało, to nie. That I don't know yet. Does that mean we might be in danger? No jasne. I don't know how long it took the golem to reach father. He only found me in Warsaw that one time. I don't know how he works. I can't believe father didn't know that either. There must be something in his office. Anything. Maybe. Is there any other way you could find out? Czy w gazecie pisano coś o porcie praskim? Chciałbym się to dowiedzieć. To też bym chciał jej powiedzieć. Has anything been reported about Port Praga? I've been keeping an eye out, but nothing yet. But Svetlana's disappearance won't go unnoticed for long. Hyenas like fresh corpses. Okay, też mogę powiedzieć, dobra. I had a dream about father. Me too. Right after he died. He was soothing me with my favorite lullaby. First he insulted me, and then blood poured down his face. Very funny. Do you see him often in your dreams? To jakiś czas. To dopiero taki raz. No w sumie chyba tak. This was only the second time. I hope there will be more. It's been a long time since I was quarantined in the hospital. They're not ordinary dreams. They're very realistic visions. I talk to him, I ask questions, but I can't understand his answers. Why don't we focus on real life? Okay. I know that you're still sorting through things there, but I really have to visit our store in Mirów. I'm basically done, and I was planning to go there now after breakfast. Will you join me? Nie chciałabym jeszcze tamtego. No dobra, może pojedziemy jakoś. No dobra, jedziemy. I should look through all of father's things at the store. Z tym rybakiem nie przerać. Everything he left behind. All right, let's go. O, nowa miejscówka, tak? Jakieś targy. Płat staroci. Not much has changed here. Just the sign. Or maybe the owner. That's right. Now it's your kingdom. I don't think queens dig through columns of numbers, exotic names, addresses, and consignment notes. Or scold customers who don't know the difference between powdered skull and powdered mummy. Have you developed an interest in the family business? Jakaś różnica z tymi proszkami. Actually, what is the difference between mummy powder and skull powder? Skull powder is powder from a skull. You use it to make an extract for apoplexy and bleeding. Thomas Willis, a pioneer of brain research, had a habit of adding it to his hot chocolate. Dobra, niech powie dalej. Powdered mummy is an oil. Egyptian mummies are covered in a dark substance that's a mixture of embalming fluids and organic fluids from the body of the deceased. This hardened human resin has to be scraped off the mummy and made into an oil. It helps with wounds, rashes, sore throats, and dizziness. It sounds like that substance is bitumen. And there are easy ways of getting it than scraping mummies. That might be. But our customers prefer scraped mummies. Unless you're considering diversifying our selection.
Ojciec tego nie życzył. A może. This conversation has convinced me even more that father left the business in the right hands. Come into my chamber. I have to take care of the inventory. Try not to make more of a mess than there already is. Okej, okay, a możemy się porozglądać dowoli, nie będzie dzień dobry. A kto tu jeszcze jest? Kim jesteś w ogóle? Co tu robisz? No dobra. Rozejrzyjmy się. Coś tu ciekawego już mamy. Rejestr towarów. Głównie podpisy Mordechaja, kilka podpisów ojca, ostatnia parawka ligi. Wciąż patrzę jak kura pazurem. Sad Mordechaj Hayat. Okej, okay, to jego spotkaliśmy na pogrzebie. Przepełnione są emocjami, te starsze śpiewają o pogodnym życiu i zadowoleniu solidnej pracy. Ale rok temu pieśń się zmieniła, wypełnił ją żal, nienawiść i korysz towarzyszące zdradzie z rąk przyjaciela. Oho. Możemy jeszcze się dowiedzieć, co Ligia. Tam ciekawego. What is this? The photograph, Victor. A marvelous invention. Father was very fond of them. Mm-hmm. I meant what father has on his face. That smile. I'm sure someone he disliked had just died. Did you want something, or are you here to joke around? No, dobra, jest Mordechaj. The guy next to father. That's Hayat, right? Yes, he's just younger, Victor. That's how photographs work, you know. They stop time and place. I can also see here that they were friends. But a year ago, that ended and they stopped working together. Yes, you mentioned it recently. It's a shame Papa never said why. Aha, to też nie wiesz, dobra. Could Hayat have wanted our father to die? Could he have sent the golem after him? I think you'll have to ask him. I heard that he bought out one of the two rundown laundries here in Mirov, not too far away. You're welcome. Thank you. When was this picture taken? Who knows, a quarter century ago? We must not have even been five. You two look more and more alike. Don't scare me. No właśnie, nie wiadomo, czy to dobrze, czy nie. I'm taking another look around. Oho. Co się dzieje? Golem? Is that? Yes. I'll take a quick look around. Be careful. On my way. O. No dobra. Myślałam, że już nie będę mogła reszty pobadać tutaj, ale jeszcze im pozwolą. Dobra, co jeszcze to ciekawego? Stary zegar, też Mordechaj Hayat. Okej, okay, sporo rzeczy tu się dowiadujemy na niego. Nie towarzyszy mu spokój nadchodzącej emerytury, a złość kogoś, kto odchodzi, choć nie chce. To było nieuniknione. Dalsza praca z szóstkiem jest niemożliwa, niegodna. Trzeba odejść dziś. Okej, okay, ciekawe dlaczego. Podszedł sam tymi klawiszami tutaj kierować, coś tam zacinam, tu jeszcze to jest. Listy rezygnacyjne. Osłe słowa skrywają gorącą nienawiść i przekonanie, że winnym zniknięcia Abrahama Chorowica z Mirowa jest dawny przyjaciel Stanisław Szulski, od którego należy odwrócić wzrok. Rezygnuje z posady, prosi ojca o zaniechanie wszelkich kontaktów oraz unikanie Mirowa, gdzie będzie przebywał. Aha, ciekawa sprawa, czyli ktoś zaginął i myśli, że to przez ojca. No dobra, przeszukaj gabinet ojca. No ciekawa sprawa, zobaczymy, tu gdzieś kolor się kręci. Troszkę pobadać tutaj tereny. O, coś ciekawego, proszę bardzo. Tu mamy cerkiew świętej Marii Magdaleny, no dobra.
Dodajmy tu jeszcze coś. Dobra, to jest nasz sklepik. Ściemne uliczki. O, mamy ławeczkę. O, tu jeszcze coś. Fotografia. Jan Nowacki. Miłośnik Kuprydża. Okej. Okay. I kolejna pewnie taka poboczna znajdźka. Dobra, gdzieś tutaj kieruję. Powinien się tutaj rozejrzeć. Już troszkę. Już to w sumie. To już nic więcej nie ma, dobra. Mamy zamknięte, to idziemy badać dalej. Co tam ciekawego mam, ale do gabinetu ojca to chyba musimy. No właśnie, się przenieść. Mhm. Tu coś mamy. Coś się wskazuje, co to szkic. Teleskop, okej. Kolejna. Rysunek przedstawiający. O, co się dzieje? Uper, co tam wypatrzyłeś? Can I feel him? He moves with the bustle of the market and the rustle of sand grains around the stalls. It feels like the sun is standing at its zenith and burning mercilessly. It's a visitor from a harsh desert land. A djinn. Nowy salutor. I felt something. Where is it? No chyba je też widzieliśmy. No dobra, gdzieś tu się kręci, co? Nowy salutor, dobra. Co tu mamy? Olejki eteryczne, przyjemne. Pachną... Dlaczego nie pachną różą? Kto w ogóle ustawia granice tego, co można, co nie można? Człowiek niech się nosi, jak chce. Dwie butelki, proszę. No dobra. Tu możemy też z kimś porozmawiać. Wieczarka. Would you like to buy some flowers? They'll steal your heart. Cokolwiek dziwnego. Have you perhaps noticed any unprecedented phenomena happening here? Here? Mister, there's a thousand and one of those happening every day. How about a flower? No, na razie nie mogę. Maybe some other time. O, właśnie, no, takie wish, indziej. Sir. Tam pogadać, ale widzę nic ciekawego za bardzo z nim. No możemy tu coś gdzieś zgramy. Ogryzek jabłka, średnio znany. Mam szukać Gina. Niech będzie, bo dotknę. Gryza, gryzem wbił zęby w jabłko, a mocy pozowały i pozowały. Serce wyładzając go na skraju poszczelności. Robią wszystko, o co poprosi, a nawet nie sypnie im złamaną kopiejką. Gryzek trafił w błoto, tak jak reszta cierpliwości. No dobra. Coś się gdzieś ponosi. Rzeźba. Wygląda autentycznie stary i cenny, na doskonałowy cena. Dłoń ścinęła po piersiu, zły myśli, a myśli wyzyczały w głowie niczym pszczoły na wiosnę. Nie da rady. Zbyt ciężkie, szczególnie, że w drugiej ręce musi nosić te przeklęte kwiaty, póki ich nie sprzeda. A czy to ktoś chciał ci to zabrać? O, co tu mamy ciekawego? O, żandrynki. Spoko. Kolorowe faktury, zapachów, a ty i tak zawsze wylosujesz to z lukrecją. A widać najwięcej takich. A tu jeszcze jakieś mamy. Nie muszę tam dostać. Dobra, tędy. Ławka ustawiona na poboczu, ale na zerku trudno spokój. Miejsce odpoczynku, wytchnienia pamięta jedynie czystą złość i frustrację, jakimi emanowały osoby sprzyjające drzwi spokoju. Szef doprowadza ich do furii. Jak długo mogą to jeszcze wytrzymać? Zrozorowana osoba. No dobra. O, ładajmy sobie jeszcze tutaj. Ciekawego kwiatek. To krótka, leży na straganie w towarzystwie talerzyków. Pachnie
intensywnie satysfakcją i samozadowoleniem, pączkujący w sercu. Ktoś zostawił go w tym miejscu jako szczere pozdrowienie i poszedł dalej, pozwalając, by emocje prędko w nim rozkwitły. Złodziej! O! Jeszcze proszę, ktoś tutaj coś kradnie. No dobra. Tu jeszcze gdzieś coś. Tablica. Byld. Obiecujący spełnienie wszystkich życzeń. Delikatna łuta. Łuna nadziei. Nadziei na to, że hasło chwyci. Ludzie się zainteresują i będą tłumnie przychodzić. Okej. Okay. Pogadajmy. Good day. And it can be even better. I'll quickly find whatever it is you need, sir. Well, I have heard that he has a reputation. What are your wishes? To mi się wydaje, że on jest taki podstawiony. No, zastanów się, kogo bym sobie życzył. I should just tell you what I wish for. Don't be bashful. We're all friends here. Just name it, and I'll handle the rest. Co byśmy chcieli, Wiktor? To byś potrzebował. Chcesz być najlepszy, jak nigdy dotąd nikt. Pragniesz miłości. Najbardziej chcesz wolności. No może. Wiktor tutaj nie lubi, że kiedy narzuca mu się jego... czyjeś wolę, jak ktoś narzuca. Bo i tu pewnie ma... A ta miłość się znajdzie. I want freedom. Miracles like this I can do on the spot. What do you have free will for? You want something? Try it. If you don't try something, you'll regret it. Next time, make your wishes a little more material for me. No tam jakieś one nie były wszystkie. Za bardzo takie. Dopytaj. You grant wishes like a djinn? Djinn? Mister, I grant any number of wishes. Not some measly three or so. I've got djinns eating out of my hand. And you can grant any wish? Yeah, I heard he brought a real Persian cat from Altsova. Now that's something. You know it. I have yet to have a customer come back dissatisfied. I was just browsing. Do come back now. Wishes won't grant themselves. Jasne, Sadasa to przebojowy człowiek, który lubi używać jakichś słów. Wiecie, spełnienie wszystkich życzeń. Ciekawe, ile w tym prawdy. Aha, no zobaczymy. Jeszcze coś gdzieś się pojawia. Co tam ciekawego? Zegarek kieszonkowy, złodziej. No proszę, ktoś tutaj kradnie. Po zegarku błąka się uciekająca po popłochu myśl, żeby jednak ten jeden zegarek zostawić. Głupio byłoby wpaść przez nieostrożność. Czy może sprzedawca nie zorientuje się, że brakuje pozostałych przedmiotów? Ktoś to kradnie, tak? No właśnie, buszuje złodziej. Wygląda na to, że jest jego przygrywką jest sprzedaż stokrotek. Znalezienie bo nie powinno być wyjątkowo trudne. No to rozmawialiśmy kwiaciarką zapewne. Może być ona? Daje kwiatki. Najbardziej podejrzana. Dobra, czy już mamy wszystko? Może porozmawiajmy z nią. Tam nam powie. Have you made up your mind, sir? O, możemy już teraz. I'll have one. It will be perfect for a buttonhole. No i właśnie. Złodziej mamy. Wciąż uczucia wciąż świeże, niczym poranna roza. Tak po płatku błąka się pęczniejąca przed chwilą nadzieję i zadowolenie na widok zającego się elegancika. Ta książka w przypasie wygląda na cenę. Tak to będzie dobry cel. No nie wiem. A desert daisy. It survives even in the harshest conditions. Pewnie jak nasza kwiaciarka. You're such an expert on flowers. Rather on people. I can't help but feel that we've already met. Surely you're confusing me with someone else, sir. I know what I'm talking about. You left an identical flower on one of the stalls, and you were very happy about it. You got a beautiful porcelain plate in return. And earlier, you were looking at gold watches. Fearing the seller becoming suspicious, you gave up on one of them. Shall I go on? Thaumaturge, I've heard a little something about you and your tricks. Want me to show you real magic? Help! Thief! Help! Yeah. Stop.
O, to fajnie. What are you up to, pickpocket? Stealing from flower girls? You scoundrel. You don't like breathing through a straight nose. O panowie, to wszystko nie tak. Jakieś nieporozumienie. Gentlemen, I didn't do anything this manipulator is accusing me of. Everyone says that. Well, maybe not quite in this way, but... And people lose their belongings. What about him, Yahim? Sensowny trud. Ochroniarze nie są szczególnie skorzy do wypełniania swoich obowiązków. Wydają się apatyczni i zobojętniali. Miarka przebrana. Wszystko wskazuje na to, że lokalni ochroniarze gościnnego dworu pracują za darmo, bo zarządca skąpi dla nich pieniędzy. Poczuje się w nich frustracja, którą wystarczy tylko delikatnie podgrzać, by wybuchła. Oj, możemy nawet. After all, you're not angry with me. I'm not the one who isn't paying you. Your anger has a different source. Go to the source. Yahim, the truth is cruel. Unfortunately, the pickpocket is right. What's the use of tormenting some small fry when you know who this is about? Well, I wanted to tell you a long time ago, only I was afraid that... Yahim, lad, I would never. Come on. We'll settle things with that scum in his office. As for you, you know what'll happen if you come here again, right? You understand? I'm already gone. To właśnie nam przydała dramaturgia. No świetnie, ale kwiatarka też nam zniknęła. Oj, pięknie. Dobra, gdzieś... Ten, tu mamy tego... Oj, to może przeróbmy sobie to moje zadanie gdzieś tam... O, zobaczcie, zaraz pod Tinem. Kto by się to spodziewał? Kiedy mi to wleciało? Szukaj przyjaciół ojca. No właśnie, konie, to wiemy. Złodziejka właśnie, to chciałabym zrobić tu inspirację i... Kolejne miejskie tajemnice, dobra. No, chodźmy na razie tutaj, to jest zadanie poboczne. O proszę, coś tu mamy. Mały zabawkowy żołnierzyk, złodziej. Super darek w szczerej intencji, próba wywołania uśmiechu i nagrodzenia za trudy codzienności. Niedobrze, żeby dzisiaj został stan z malowaniem drzwi, aby wreszcie miały na niego oko. O proszę, żołnierzyk, nagrodę powinien mi się spodobać. Dobra, jakieś praczki. Malowanie drzwi. Jeszcze mamy. Zegarek, złodziej. Taki sam jak ten, który widział na jednym ze straganów. To co, on tak gubi? Odbywa się, co? Żebyśmy jej nie przełapali. Pełen determinacji. Musi ugasić pragnienie. Miejsce wytchnienia jest blisko. Chłód wody wydobywany z drzewi ziemi. Myśli krążą już tylko wokół studni. Kiedy oczy wciąż oglądają się czujnie za siebie. No okej, okay, czyli spodziewa się, że pójdziemy za nią. Okej. No tu coś mamy. Chałwę. Zapach świeżej chałki powoduje dawne wspomnienie jak echo zapomnianej melodii. Zasupłanej głęboko w świadomości niczym warkocze drożdżowego ciasta. Dobra, świetnie. Mamy chlebek. No, chałkę w sumie. Dobra. Coś tam. Wiktor już zjadł śniadanie tam chyba. Już koniec, to już nic więcej nie ma. Dobra. Ja tylko tutaj sprzedaję, może po niższej cenie. No dobra. Coś tu ciekawego? Obowiązki wypełniam. Odczep się, dobra. Mamy. Oddajmy. O, co się dzieje? Jakieś pustynie nas przeniosło. Interesting.
My thief was definitely here. Or could the djinn be deceiving me? W chłodnym metalu wbija się wiele myśli, miesza się tu nerwowość złodziejki i pierwotna ulga po zaspokojeniu pragnienia, które lśni w słońcu jak szafla zimnej wody o rdzawym posmaku. Miejsce spotkań. Uwaga na skwar. The heat again. What tricks are these? Welcome to the watering hole, wanderer. Show the proper respect. Dzień dobry. No to przywitajmy się może. Hello. My name's Victor. Jak zawsze, nie wszyscy wiedzą. They call me Ali. And this is my well. Did you draw from it? Chyba nie. Chciałbym. W sumie nie wiem. Nie chcesz kłopotów? Chyba nie. No. So, what are you doing here? I was looking for someone here, but I didn't find them. At the zenith in the desert, it's not hard to lose your way. No, przynajmniej, że przewodzi ci na myśl trzcina. Are you trying to lead me astray, like djinn? I meet desert spirits sometimes, but I don't walk in their paths. No mortal should. I'm just Ali. Okay. My szukamy złodziejki. I'm following the trail of a particular thief, but so far she has eluded me. I know she passed this way. It sounds like she's one of the djinns. You weren't far off. Have you seen her? I've not only seen her, I also know her. And since you showed me respect at the watering hole, I'll tell you where to find her. Go south and find washerwomen working. Your thief lives among them. Your oasis is within reach. Dzięki, no coś tam widzieliśmy o tych paraczkach. I'm talking to you, man. What? I asked why you're staring at this pump. Spij go zapytaj, czy on widział co ty, którą stronę jest pralnia. No może to powiedzmy. Też może, można coś powiedzieć o tej pumpie. Did you see a man near the watering hole? Near the pump, someone's always loitering around there. What's strange about it? Do you know Ali? Because there's not enough Ali's here in the Jewish quarters. I know at least five. No offense, but you look and sound like someone who's lost his marbles. You better go now. Be on your way. No jasne. Nie trzeba było pytać. Okej, widzę, miałeś mnie widzieć. Mieszka przy pralni na południe. To złodziejki to nie pierwszyzna. Próbowała mnie zgubić, zachowując zimną krew i spokój w sercu. Idąc jej śladem, naszła mnie wizja, wywołana zapewne przez samego Gina. Dzięki temu wiem, gdzie szukać dziewczyny. A jak, znajdziesz na południe. Co tu mamy? O, egzotyczne owoce, dobra. Pomarańcze, słodkie, małe słońca. No jasne, wiadomoby się to. Wiktor, kupiłeś sobie tam jedną? Tam więcej. No dobra. Jeszcze może coś pobadać. Tramwaj. Co się jeszcze mają? Co tutaj ciekawego? Apteka. Tam w aptece ktoś tu w ogóle jest? Żyje tu ktoś? Stara apteka. Chyba nikogo nie ma. Nie widzę żadnych osób. Nie ma z kim porozmawiać. Może za wcześnie jeszcze. Tu mamy coś ciekawego. Do zabrania. Tu mamy sklep szulskich, aha. Dobra. Beczka z wodą. No to chyba badałam już tutaj te tereny. Tu jeszcze może coś. Mają ciekawego. O, to jest jakby. Jakieś piłki odchodzą. Tu coś jest. Raport agenta ochrony. Dobra, otrzymaj animowej
informacji. Na miejscu okazało się, że znajduje się tam 12 osób grających w Brydze. Aha. Tu to jest o tym Brydżu, dobra. To jest jeszcze ciekawego macie, tam już byliśmy, dobra. To już mamy badane. To idziemy na południe teraz. Coś ciekawe, a tutaj, dobra. Idziemy tu jakoś. Tą stronę. O, to tu. Koli broda, o. Mogłabym sobie skorzystać. Jakby co? Dobra, wy tu macie jakieś tereczki. O. Co tu ciekawego oglądacie? Głoszenie, teleskop Pluton, dobra. Pytać pod adresem. Okej, okay, czyli chyba już wiemy gdzie. A dobra, to jeszcze pobiegamy. O, tu coś jeszcze ciekawego jest, to zabiorę to. Może jednak... Oczywiście coś ciekawego. Bazar. To słychać? No dobrze, słychać. Szukamy tutaj złodziejki. W sumie nic nam nie ukradła, ale... Tutaj? O, to samo co przed chwilą. Mniejszy jesteś i co? Dobra, tu gdzieś tą stronę, szukajmy jej. O, tu mamy. Drzwi pomalowane świeżo. Dobra, dolna część, na drzwiach. Została się jakaś instrukcja. 3 szybkie i 2 wolne. Pamiętaj. Słowa wypowiedziane pewnie stanowczo, tak by zostały wyryte pamięci i tak było traktowane na poważnie. Złodziej. Mhm. Dziewczyna ma młodszego brata i wygląda na to, że rodzeństwo nie ma łatwego życia. Wszystko wskazuje na to, że znalazłam jej dom. Wystarczy dostać się za drzwi pomalowane do wysokości małego dziecka. Okej, okay, czyli już znalazłam jej dom. Dobra, tu jeszcze mamy gdzieś? That's him, the one with the book. Wy to kto? Oozing carbuncle. You ain't had enough of Warsaw yet? So you're sticking your nose in on people here? You know what happens to fellas who sniff around where they ain't supposed to? Mirów don't kid around with them. Jakie panowie, ale o co chodzi w ogóle? Gdzie? Powiedz do pralni, właśnie. Kto chce wyprosić? Właśnie o co chodzi, panowie? And who am I supposedly bothering? And you've wasted the chance to keep your mouth shut. We'll cure this posh boy of his nosiness, you can bet. Aha. Ciekawe, czy ja bym powiedziała to pierwsze, to byśmy uniknęli walki. Okej, okay, dobra, no postajmy do walki. Pokonajmy ich, może. Co ty? Uka, upyr. Zaraz. Dobra, może rzucmy cierpienie i chyba lecę. Nie wiem, czy to tu jakieś... A może to szybkie też. O, coś mi rzucił. Spowolnienie, to niedobrze. No dobra, ja chciałam ci tu zabrać te punkty. Nie, to jakoś wyrem może tutaj. O, uśpimy jakoś tak. Dobra, i teraz zadziałamy wylesem. O, tak się troszkę dostanie. Tylko spowalnia nas, a naszych celatorów nie. Dobra, możemy tutaj, chodź. I zaatakuj ten. A, jeszcze wiele zaatakowali, nie my. Aha. No to buka możesz tutaj zadziałać. Dobra, jeszcze jeden. A co my możemy? A już nie mamy tego. Dobra. Cierpienie, jakieś ataki, może tak.
Uber, wylew, to mnie tutaj wyleczy. Ale to może wylew. No ty. Chyba skupienie nam zabiera, tak? Przerażenie, tak. Zaraz skupienie, no to my tutaj też uderzymy, zanim runda się skończy. No, sporo zdrowia. I co tam jeszcze? No i po wszystkim. No i dobra, panowie, po co to było w ogóle? To jest łatana kapota, kurka, jest związana z ostre przekleństwa. Rzucone w tłumionej furii na małżonkę, która śmie krytykować przetarty materiał w kratę i nierówny ład. Tutaj jego ulubiona kurtka. Co z tego, że wygląda w niej jak przebrak? Nie musi być elegancki. Wystarczy, że jest. Okej. Okay. Dobra. Co jeszcze? O, biuro Mordechaja. No w sumie tam chyba mówili, że gdzieś pralnie. Ale my tu jest na razie jesteśmy za tropem złodziejki. No także myślę, że sprawdzimy sobie, gdzie to nas tam doprowadzi w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W tym to będzie wszystko. Mamy znowu nową dzielnicę, sporo rzeczy do badania, także było co robić. Zapukamy tutaj w następnym odcinku. A w tym to będzie wszystko.